Piłkarze drugoligowego Stalmetu UKP kontynuują walkę o utrzymanie. Ich 11. wyjazdowym rywalem w sezonie będzie bytomska Polonia. Zielonogórzanie w pierwszej rundzie przy Sulechowskiej po golach Wojciecha Okińczyca i Michała Sucharka pokonali gości ze Śląska 2-0. I taki wynik chcieliby powtórzyć w rewanżu, bowiem do 7. w tabeli Polonii tracą 4 punkty, a zwycięstwo znacznie przybliżyłoby ich do czołowej 8. Uczniowscy nie przegrali w 4 ligowych potyczkach z rzędu. Czy te pasy utrzymają? Przekonamy się w sobotę. Początek spotkania w Bytomiu o godzinie 17. Przeciwnik bardzo trudny. 2 mecze przegrane 3-1. Wiemy, że w obozie Polonii panuje nastawienie na ten mecz. Pewnie zrobią wszystko, żeby się odbić. No i dodatkowo te śląskie charaktery, więc czeka nas ciężki pojedynek. Wszystkie drużyny będą jednak mimo wszystko starały się pozostać w tej klasie rozgrywkowej. No i myślę, że zrobią wszystko, żeby się utrzymać. A z góry no, trudno odpowiedzieć. Wydaje mi się, że poza Bytowią Warta widać, że rzeczywiście zdecydowanie opuściła loty, no to poza Bytowią trudno powiedzieć, żeby ktoś był finansowo przygotowany do gry w drugiej lidze, więc prorokuje na pewno Bytowia, a co dalej trudno powiedzieć.